Czy to jest... Ja, co ja zobaczyłem właśnie? W dzisiejszym fascynującym odcinku obejrzymy sobie non-existent video, czyli nieistniejące nagranie z FNAF-a. Ale to co istnieje to na pewno 13 tysięcy łapek w górę, które zostawiliście pod poprzednim odcinkiem, w którym to oglądaliśmy najbardziej zagubione nagrania z FNAF-a. I odcinek tak wam się spodobał, że zrobiliście pod nim aż 139 tysięcy wyświetleń. Jest to przeogromna liczba, za którą wam bardzo serdecznie dziękuję. A jeżeli pod tym odcinkiem zostawicie 10 tysięcy łapek w górę, to poszukam dla was kolejnych zakazanych, zagubionych nagrań z FNAF-a. I jestem w 100% pewien, że 271 nowych osób, które dołączyło do naszego kanału pod poprzednim odcinkiem, na pewno będą czekać na kolejny materiał z zakazanych nagrań z FNAF-a. A jeżeli ty, drogi widzu, jesteś nowy na tym kanale i jeszcze nie zostawiłeś suba, to teraz jest idealny moment. Kliknij czerwony przycisk subskrybuj, niech zmieni kolor na szary, a na pewno nie przegapisz kolejnych fascynujących odcinków. Tak samo jak fascynujące będzie nagranie, które za chwilę sobie obejrzymy, aby wbić nasz film na kartę na czasie, dlatego piszcie w komentarzu hashtag nagranie. To będzie scary, widzowie. Non-existent video, nieistniejące nagranie z FNAF-a. Czas to obejrzeć. No dobra, zobaczmy te nieistniejące nagranie z FNAF-a. Wow. Fried Bears Family Diner. And welcome to the mascot costume assembly training tape. Okej, to jest jakieś nagranie treningowe. Fred Bear and Bonnie Bun. Dobra, czyli na pewno wiemy, że są dwa rodzaje kostiumów. Ja chyba wiem, o co chodzi z tymi kostiumami, ale dobra, oglądajmy dalej. O nie! To są jednocześnie animatroniki i kostiumy, które można ubrać. Czyli to są sprężynowe kostiumy. To jest to. Okej, okay, dobra, oglądamy dalej. O, jak sami możecie zobaczyć, to jest animatronik, no i performer, czyli oczywiście aktor, który znajduje się w środku tego animatronika. Choć wydaje się to być trochę niebezpieczne, ale okej. Okay. The wearable costumes will only be used when an animatronic is in repair. Aha! Aha! Co jest? Ktoś jest w środku, to jest widok z oczu. W sensie jak jest się zamkniętym w środku w animatroniku. Ale to jest creepy. Widzowie, to jest strasznie creepy. Co jest? Ja... Co tu się dzieje? What the hell? To jest najbardziej przeklęty wideo, jaki widziałem. To jest przerażające. Co jest? Aż mam ciarki, jak to widzę. To patrzy. To jest Freddy? Jesus. O, to jest cursed. I się wyłączył. Nie, jednak działa. Pomyłka działa jednak. Czemu to się czoł... Jeszcze na koniec się otworzył. Okej, widzowie, to chyba jest najbardziej przerażający filmik z FNAF-a, jaki widziałem. Okej. Okay. O, wow. Trzy warstwy kostiumu. Dobra. Okej. Okay. Dobra. O, ten endoszkielet. A właściwie egzoszkielet. Nie wiem, czy tam się, czy to się, nie wiem, czy to się czymś różni, ale wiadomo mniej więcej, o co chodzi. And is responsible for holding all the spring locks. Spring locks! Ej, widzowie, czy włożylibyście w coś takiego rękę? Bo ja zdecydowanie nie. Spring locks are the locks that hold all the springs used to attach to the animatronic. However, these springs can be very dangerous if the suit is not prepped carefully. Dobra. No, wiadomo, te zatrzaski sprężynowe mogą być bardzo niebezpieczne, co już się przekonaliśmy jakby na przykładzie Purple Guy'a. Tak więc, no dobra, oglądajmy, zobaczmy w sumie jak to jest. Jak to jest, jak się zamknąć dobrze w kostiumie sprężynowym, żeby się w nim nie zatrzasnąć. Tak więc oglądajmy dalej. Niezły trening tutaj robiony jest. I to jest chyba kostium... Boniacza, o ile się nie mylę. Kostium sprężynowy Boniego. Chyba. Tak, tak, to jest na pewno to. Czyli co? Okej. Czyli mamy jakby 10 zamków, które musimy najpierw otworzyć.
żeby dostać się do kostiumu i żeby go móc założyć. To jest jakby pierwsza czynność. Czyli najpierw rękawice i stopy musimy zdjąć. No okej, jakby no zwykła procedura, co nie? Czyli najpierw ręce, nogi, później głowa. Co to jest? Głowa i później jeszcze ten fabric, czyli jakby takie warstwę jeszcze. Później cały kostium. Później jeszcze trzeba... Ile tu rzeczy trzeba zrobić, żeby się dostać do tego szkieletu? Co jest? Okej, czyli egzoszkielet też trzeba zdjąć. Oho! Ha, włożył tam rękę! Okej, że niby ja mam to wszystko zrobić sam, położyć tu fabric layer, wszystko założyć? No i później okej, później jeszcze zakładamy rękawice, no i dobra. I na koniec głowa. O, czyli musimy ustawić głowę na tryb jakby aktora. Jeżeli tego nie zrobimy, to nie wiem, prawdopodobnie nasza głowa zostanie w środku zmiażdżona. Tak mi się wydaje. O, czyli to są nieprawdziwe oczy i będziemy przez nie widzieć. O, to będzie dobre, to jest moja ulubiona część. Co robić, kiedy zatrzaśniemy się w kostiumie sprężynowym? Nie panikuj, nie ruszaj się. Kiedy wszystkie te małe sprężynki wbijają ci się w dłonie, nie panikuj i nie ruszaj się. Jasne. Okej, zobaczmy, jaki będzie trzeci podpunkt. Zadzwoń po pomoc. Uspokój swój oddech. Have a coworker wound up the springlock. Czyli miej jakby innego pracownika, który pomoże ci ze springlockami. Coś na tej zasadzie. Potem ostrożnie, ale to bardzo ostrożnie, zdejmij ten kostium. No zdecydowanie, to byłaby najpiękniejsza rzecz. Po zatrzaśnięciu, zdjęcie tego. Aha. Co i teraz? Teraz się zaczną dziwne rzeczy, tak? Bo to jest jakby wideo instruktażowe. Co to było? Was designed with a large jaw, holding the teeth for full smile. Oh. Dobra, w skrócie mamy tutaj napisane, że szczęka Freddy'ego została wzmocniona i poszerzona. Dodatkowo miał tutaj jakby ciskacze hydrauliczne, które pozwalały jeszcze lepiej ruszać tą szczęką. Co jakby wiemy, jak się skończyło, ale okej, oglądajmy dalej. To ogólnie się wyświetla dosłownie na chwilę, więc tutaj nie jesteśmy w stanie wyłapać wszystkiego. Ale zobaczmy, co się wydarzy dalej. Co jest? Ten Freddy jest przerażający. Oho. Aha! Czy to jest... Ja, co ja zobaczyłem właśnie? To był Crying Child, na pewno. Jezu. Zakrwawiony Freddy. Oh my god! Okej. Okay. Czyli zeżar dzieciaka! Znowu oglądam filmiki, jak Freddy zeżera dzieci! Co ja robię ze swoim życiem? Ah! Przestań się tak zbliżać. Scary. Co tu się dzieje? I beat someone. Ugryzłem kogoś. Aha, okej. Okay. No to już wszystko wiemy. Okej. Okay. Co tu się dzieje? Wow. Four tapes hidden inside their empty heads. O nie, to znowu ta część. Bunny dancing in the dark. Oh my god, czemu muszę znowu przez to przechodzić? Chica Anker, wonderful Foxy meets the... Świetnie, świetnie. Okej, okay, jeszcze Chica jestem w stanie przeboleć jej wygląd. Okej, okay, nie wygląda to jakoś specjalnie źle. Ale Foxy, to wygląda po prostu dziwnie. Znalazłeś piąte nagranie. Gdzie jest to piąte nagranie? O, gifcik, Michael. O. Michael, muszę ci coś pokazać. Zanim twój brat umarł, coś się wydarzyło. Ej, chyba widziałem już to nagranie, tylko to jest jakby pełna wersja. Coś było nie tak z kostiumami. Oglądaj. Ulala. Oglądajmy. Co jest? Co tu się dzieje? Wow. To był William Afton, który właśnie się zatrzasnął. Nie, to nie był William Afton. To samo stało się z twoim ojcem.
to go zabiło. Ale tylko na chwilę, bo jak wiadomo, Purple Guy zawsze wraca. On wciąż tam jest. Ulala. Chcesz go znaleźć? Okej. Jej, puppet! Pokażę ci! Niezły puppet. Fazbear Nights. Przerażające noce Fazbera. Nie martw się o czas, daty i lokacje. Wszystko jest git. Będziesz wiedział, kiedy to się stało. O nie, to znowu. O nie. Ej, wiecie co, mam wrażenie, że oglądałem te pierwsze nagranie, które właśnie też było tutaj ten sam motyw, ale wyglądało to zupełnie inaczej. Możemy to zakończyć na zawsze. Co to jest? Wiem, co czujesz, Michael. Wiem, że to wielka odpowiedzialność dla ciebie. Będę wolny. Albo wolna. Ty też będziesz wolny, jeżeli uda nam się tego dokonać. Wierzę w to, że twój brat ci wybaczy. Ja też ci wybaczę. Jezu. Jesteś dobry, Michael. To jest przerażające, co tu się właśnie dzieje. Zasługujesz na szczęśliwe zakończenie. Kocham cię, Michael. Super, dzięki, że mnie kochasz, ale to, co ja widzę właśnie teraz, to jest troszkę przerażające. Nie podoba mi się to, co widzę, naprawdę. To jest jakby... Wow. Scary. Robią wrażenie te stare animatroniki. Piękna scena. Jednak wolę glam rock Freddy'ego niż to, co widzę to aktualnie, tego starego Freddy'ego. Ale nie ma 39, to był jakoś 87 rok. Albo i nawet 83, więc... Nie wymagajmy tutaj zbyt wiele. To koniec? Tak, to koniec.